Siema, siema, widzu, witam cię bardzo serdecznie, smacznego rosołku. Ci życzyłem jakby coś o 12, tylko tego nie słyszałeś. No i stęskniłem się, muszę być szczery, stęskniłem się za naszymi wspólnymi TikTokami, bo jak siedzę na kiblu i oglądam TikToki, to czuję, że to jest taki straszny guilty pleasure, nie? Że jestem wciągany w tą machinę, że mnie przyciąga i po prostu nie chcę puścić. I na tym kiblu spędzam 5 razy więcej czasu niż powinienem, a to jak z wami oglądam, to mam przygotowane x TikToków, to dla ciebie mi się nie wyświetla i dodatkowo możemy razem, widzowie, spędzić czas, więc same pozytywy, naprawdę, same pozytywy. Zobaczymy, co z tego będzie. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca i lecimy. Dobra, już widzę jakieś gówno. Ty, to jest chłop, który ma guzik od YouTube'a, rozumiecie? On ma guzik od YouTube'a. Może taki content się sprzedaje skądkolwiek on tam jest, no jest taka możliwość, tak? To chyba taka lasu cheeta jakaś chińska czy coś. Ludzie mówią, że generalnie jedyne, co mam do zaoferowania, to jest dół. Okej. Że jestem głupa, ale to całkowicie to nieprawda. A poza tym to jestem prawdziwą kobietą, bo prawdziwa kobieta potrafi sprzątać, gotować i spuścić pi***ol. No mogę się przynajmniej postarać, żeby jakkolwiek faktyczny cios mu dała, a nie po prostu taki mega udawany. Ale Fame ma dobra taktyka. Zrobili, nagrali z nią TikToka, żeby zwilarował trochę bardziej. Chyba się udało, tak mi się wydaje, nie wiem. Żeby ona powiedziała coś kontrowersyjnego i gitara. Ogólnie ona taką postacią złą nie jest w sumie w tym Fame ma. Jakkolwiek ciekawa jest pod takim względem, że jest nieciekawa i nieśmieszna i żenująca, to powoduje, że jakkolwiek ciekawa jest. Okej, okay. Szybkie przypomnienie, że skóra, która na Instagramie wygląda tak... No... Również wygląda tak! And that's normal. That's okay. Nie ma w tym nic złego. Pamiętajcie, że w internecie my często przedstawiamy się w tej najlepszej wersji, ale... Dobra, ale... Jest jeszcze ta wersja i to jest normalna wersja. Jakby życie, whatever. Nie wiem, w sensie ja może nie widzę do końca różnicy, a dlatego, że ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy, ale chyba mówi coś pozytywnego, takie coś bardzo relatable, że wow, to co widzisz na Instagramie to nie jest to, co jest w rzeczywistości, więc daję lajka takiej Lexi. Taka Lexi, spoko, podoba mi się taka Lexi. W sensie, nie że mi się podoba, a dobra, co ja będę... Nie trzeba... O, akurat dubiel kolejny, to specjalnie gubiś robisz. Wielokrotnie powtarzać dlaczego, ale wszystko wytłumaczę to jeszcze raz. Model, którego produkcja kilkanaście dni temu dobiegła końca. Kwota tego zegarka, oczywiście jest to niebagatelna kwota, bo to jest 500 000 złotych. 500 000 złotych i kupił dubiel? Natomiast perspektywa inwestycyjna tego zegarka jest bardzo duża i będziemy sobie ją wspólnie śledzić, jak bardzo będziesz z tego zadowolony. Dobra, ej, skoro on na tym tyle zarobi, dlaczego on to oddaje, skoro może to trzymać i też tyle zarobić? To jest podstawowe pytanie, ale no generalnie, nie wiem, ja się nie znam na zegarkach. Słyszałem od ludzi tylko, że to jest dobra inwestycja, spoko, ja bym się bał, że mi ktoś zarąbi, jakby trzymać 500 000 złotych w takim malutkim pudełeczku, że ktoś to może zarąbać, to jest jednak coś, co mi by sprawiało duży dyskomfort, to na pewno, ja bym go musiał, nie wiem, zakopać czy coś. Więcej Rolex z tych zegarków produkować seryjnie już nie będzie. A to chyba spoko, tak? Tego duetu się nie spodziewaliście. A nie, to jest tazyk hołdców. Ona ma taki fajny vibe, nie? Czuję się, jakbym oglądał jakieś wspomnienia z moich rodziców czasów, jak byli młodzi. Ale Amadeusz Ferrari mi tu nie pasuje, weźcie go, wytnijcie. I mamy też teraz sezon matur, jak ty wspominasz swoją? Karen Day Persky o swojej maturze, zdałam najlepiej z całej szkoły. Ale czy wy wierzycie cokolwiek, co ona mówi? Jakby cała jej kariera jest po prostu jednym wielkim oszustwem, zapytajnik? Więc w sumie to nie ma co jej wierzyć w cokolwiek, co ona powie. No, tak szczerze, tak trochę jest. A, zdałam najlepiej z całej szkoły. I bardzo wątpię w to, że ona zdała najlepiej z całej szkoły. Mimo tego, że Polacy zarzucają mi głupia, pusta, no jednak podstawowe wykształcenie jest... A pod liceum, jak się kończy liceum, jakie jest wykształcenie? Aha, no dobra. Czy kiedykolwiek Budda odebrał ode mnie telefon od czasu twojej pięć minut? No, nie odebrał. A, od tego po lewej odebrał? Dobrze! Dobre to jest. Okay. Aha, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się czołgać po jaskini? No to tak, zdarzyło mi się. Kiedy? Ej, w sumie mi też się zdarzyło, ja też się czołgałem, tak? Taka ciekawostka ode mnie. A jutro całkowita zmiana pogody. Będzie padać deszcz. Jezus, ej, dobra, teraz się skumałem. Ja myślałem, że to jest typiara, która tłumaczy na migi. A to jest Goha od Magika. Nie! Ale głupie! Pospieszczała. To tak pasuje. Która część ciała męczy ci się najszybciej? Która, nie wiem, mózg? A usta. No dobra, okej. Okay. Co lubisz dotykać? Usta. A mojego partnera. Okej. Okay. Też lubię, wiecie, naciskać mój pin w bankomacie. Taka luźna myśl. Zawsze w lodówce. Żółty ser. Jesteś fanką żółtego sera?
Tak, ale nie lubię dziur. Zawsze w lodówce musi być woda, nie? Woda z lodówki. Słuchajcie, jeżeli nie lubicie wody, a nigdy nie piliście wody z lodówki, to jest coś, co was przekona do wody. Woda z lodówki zmieni wasze życie. Jeszcze muszynianka. Muszynianka to jest najlepsza woda. To brzmi jak reklama, ale nie jest. Ale spróbujcie. Muszynianka z lodówki. To jest najlepsze. Co w tym momencie chciałabyś dostać w prezencie? Różowego Rolls Royce'a, ale już zamówiłam jednego. Ta, no jasne. Z czego nigdy nie korzystam. To jest głupie, to jest głupie. Zamawiasz coś i nagle to chcesz dostać w prezencie, tak nie działa. Jaki kolor źle ci się kojarzy? Brązowy, ponieważ... Jest jak gówno. Po prostu nie ma wyrazu. Gdybym nie miała pieniędzy na koncie, to? To bym totalnie... Reklamowała dywany. Teraz zrób tutaj to zdjęcie, daj z Twittera, gubisz. W czterech ścianach i nie wychodziła z domu, ponieważ jednak zapewnia mi to komfort. Aha, dobra, no spoko. Jeżeli nie masz pieniędzy, zamknij się w domu i nie wychodź. Najgorsze wspomnienie to? Rozstanie z moim partnerem i to nie jedno. W sumie, ale pomyślcie o tym. Teraz pogadam o Voldemorcie tak zwanym, czyli o kamerzyście, ale on zrobił Kruszwila. Teraz kamerzysty nie ma i nagle się pojawia postać, która była związana z kamerzystą przez dłuższy czas. Pomyślcie o tym. No, to jest moja teoria spiskowa. Już nigdy ta piosenka przez Zebo nie będzie taka sama. Nagrałem reakcję na odcinek Zebo o mnie i doprowadził mnie do głębokiego płaczu. Usuwam tą piosenkę przez niego, więc ostatnia szansa na jej przesłuchanie do końca tygodnia. Niech zgadnę, nie usunie. Ale super, jeżeli usunie tą piosenkę, to oznacza, że nareszcie w życiu coś dobrego zrobiłem. Nareszcie coś zmieniłem na pozytywne w tym świecie. Zaraz po wsadzeniu tego, wawrzyna za kraty. Nie, ja sobie tego nie zapisuję, ale takie malutką cegówkę do tego dodałem i mam z tego satysfakcję. POV, daliśmy radę kolejny miesiąc przetrwać bez zajścia w nieplanowaną W sumie dobra, czy oni dalej piją i tak dalej? Bo jeżeli się zreformowali, nie piją, nie robią sobie jakiejkolwiek krzywdy ani nikomu innemu, tylko robią po prostu taki żenujący content, to w sumie bym powiedział, że zmiana na plus chyba. Tak mi się wydaje. Ale oni nawet nie mają, dość, że mają fioletowe ściany, czy jakieś takie dziwne. To jeszcze mają, patrzcie, nie mają tego tutaj. Jak to się nazywa? Takie coś powinno tu być. No nie wiem, jak to się nazywa, no. To, co panele łączy ze ścianą, żeby to ładnie wyglądało. Ale chyba gratuluję wam, że daliście radę kolejny miesiąc przetrwać bez zajścia w nieplanowanym ciąży. Super. Na pewno każdy młody człowiek kojarzy tę osobę. O, to ja. Tą osobą jest zebo.pl. To ja, no. Szerzy on hate oraz cyberbullying. Co ty mówisz w ogóle? W internecie. To, a czemu takim głosem? Obraża on młode osoby w internecie. To nie masz co powiedzieć. Jakie młode osoby? Nie, przestań! I naraża je na hate. Jakie młode osoby obraża? No, Zebo 2012 powiedział tak, masz rację. Nie, chyba 2016? Nie, nawet nie pamiętam. Ty powiedział tak, że masz rację, ale ja nie. Taką osobą może być również twoje dziecko. Co ty gadasz w ogóle? Ja uczę dobrych morałów. Zagrałem z budowkami papier, nożyce. 20 tysięcy złotych. A no, spoiler, przegrał. Przegrał 20 tysięcy złotych. Karol Dupreński ujawnia, ile wynosi jej majątek z partnerem. Teraz do tematu twojego partnera, bo w mediach jest taka nieścisłość. Jedni mówią, że to milioner, inni mówią, że miliarder. Czy mogłabyś powiedzieć, która wersja jest poprawna? Tak, także mój partner jest miliarderem, jeździmy Bugatti. Tak, no a w tej historii były koniki polne jako jednorożce. A, gumisz, słuchaj, mord. Ja nie wiem, gumisz, czy też szukasz dla Isamu, ale ewidentnie pomyliłeś moje TikToki z TikTokami Isamu. Ja widzę, okej, argumenty, haha, jakie żarty można było zrobić, ale nie jest dla mnie content. Aczkolwiek, dobra, obejrzę całe, ale tylko, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego, śmiesznego jest oprócz... Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się tylko zapytać, co byś zjadł na śniadanko? Nie, w sumie nie zjadłbym śniadania, bo jest wieczór, ale lubię na przykład jajka. Jajka są spoko. Co ci przyrządzić? Ale ty mi masz nic nie przyrządzać. Weź, trzymaj z daleka ode mnie. Ja wiem, że mnie, ale... Nie, no bo co ty gadasz? Już mnie? Mordo, ale jesteś żenująca. Ja wiem, że ona tutaj próbuje być jakaś ponętna, czy coś, pewnie zareklamować swojego OF-a, czy coś, ale ty powodujesz, że taka żenada jest. Jajeczniczkę może chcesz? Znaczy może to do jakichś 40-latków przechodzi, może 50, nie wiem. O, jajeczniczkę chcę! Ona powiedziała, czy jajeczniczkę? Jajeczniczkę bym chciał, ale sam sobie zrobię. Pamiętasz jeszcze? Szkoda. Ej, no nie, o Sylwester naprawdę, no to ta diametralna zmiana wizerunku. Nawet podpisała z dziadkiem, to jest totalna zniewaga dla leśnego dziada. Halo. Jest na tyle razy, na się cię prosiłam cię o jedną rzecz, mieszkałam już prawie 3 miesiące razem i teraz sobie już przychodzi. Powinieneś już uczynić teraz się w myślach, okej? Okay? Jakby na tym polega... Ej, ona tak nieironicznie gada na streamach, nie? Ja, diable z mojej kondolencje. Ona mówi bez spasji.
Ile masz teraz na koncie? Nie mogę powiedzieć. Okej. Okay. Więcej niż 100 tysięcy? Więcej niż milion. Aha, nie mogę powiedzieć, ale więcej niż milion. Geniusz, geniusz. Gratulujemy. To teraz kolejne pytanie. Kiedy zarobiłaś swój pierwszy milion? Na koniec tamtego roku. 2022. Jakbyście oglądali w 2026 na przykład. No, oglądam. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tylko na jednym fotelu jest takie oto coś. Już jest to ogrzewanie fotela. Specjalnie wczoraj kupiłem, wziąłem... Dobra, on się przez chwilę nieśmieszny zrobił, ale z tym, że to zrobił, zaprosił Lexi, to szef, ponownie szef, daje lajka. No to pani mnie normalnie zrobiła na buskut, wszystko ładnie... Na buskut? No i później lecę. Na miasto, normalnie jakieś dziewczyny. Normalnie jakieś dziewczyny. Że wyglądają jak sztywny gicior, że giga fryz. Więc jak wchodzisz do fryzjera, to mówisz, że chcesz normalnie na równego gościa. Rafon chyba miał dzieci z Ksajo. I wyszło to. Z Gary Pała. O dobra, dobra, wystarczy. Dużo dobrych TikToków. Te TikToki prawdopodobnie będą dłuższe, chyba że Gumisiowi się nie będzie chciało i będzie 8-minutowy. Jeżeli tak, to pamiętajcie widzowie, było 33 minut nagrania i dużo śmiania się. Dobre TikToki Gumiś, więc nie zmarnuj tego. Nie rób ludziom tak, że nie z połowy TikToka, bo na to narzekali, widziałem. Widzicie widzowie, ja czytam komentarze. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro. Na razie i Gumiś, podwyżka.